Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Michał Nowak, radny Solidarnej Polski. Witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Jak się panu podoba koncepcja przeniesienia ratusza na ulicę Struga? Tak, ja zawsze krytycznie oceniam pomysły ratusza, które mają zapewnić większy komfort tylko i wyłącznie urzędnikom, a które nie obejmują jak gdyby pomysłu na poprawę jakości życia i funkcjonowania mieszkańców Opola. Ja rozumiem, gdyby ratusz argumentował to tym, że wszystko będzie w jednym miejscu i że będzie łatwiej, jakieś usprawnienia, będą być może sieć bezprzewodowa internetu i różnego innego tego typu. Mieszkańcy nie musieliby biegać po mieście, szukać odpowiedniego pokoju, tylko mieliby w jednym miejscu. Mieliby w jednym miejscu i to jest uzasadnienie, które byłoby akceptowalne. Natomiast tu jest bardziej pod tym kątem, żeby wszystkich urzędników udogodnić im pracę. Po części rozumiem postawę ratusza, natomiast w momencie, kiedy ja oceniam akurat źle sytuację Opola finansowo-gospodarczą, czyli brak inwestycji, moim zdaniem w okresie 10-letnim, bo tak trzeba to rozliczać. To inwestycja za 40 milionów złotych. No tak, to moim zdaniem to nie jest inwestowanie, to jest sprzedanie środków, bo inwestowanie polega na tym, że na przykład ściągamy nowych inwestorów, likwidujemy bezrobocie, czy zmniejszamy bezrobocie, tak? Poszerzamy jakby zakres działania różnych firm, czy też ich funkcjonowanie. No to jeżeli na tej zasadzie by to miało funkcjonować i te pieniądze by miały służyć tym celom, to ja jestem jak najbardziej za. Jeżeli to ma być konsumowanie po prostu tych pieniędzy, bo ratusz nie umie po prostu ściągać inwestorów w dłuższym okresie, bo to, że kilku inwestorów w ostatnim czasie zostało ściągniętych, to jest niewystarczające moim zdaniem w sytuacji Opola, czyli między Wrocławiem a Katowicami. Może by się dało tam zrobić parking, pod ratuszem to nie ma gdzie zaparkować, a tam pewnie mieszkańcy mieli miejsce parkingu. Ja nie wiem, czy tam aż tak ważnym problemem jest ten parking. Ja wiem, że się pojawiają na przykład takie pomysły zamykania tutaj strefy po to tylko, żeby nie było problemu parkowania przy ratuszu, bo teraz nie ma gdzie zaparkować, nie ma jak podejść, a tak na przykład trzeba będzie na Rataja sobie zaparkować i tutaj na przykład rowerem dojechać czy coś. No ja nie jestem zwolennikiem takich teorii. Jakby parking jest też niewystarczającym powodem, aby inwestować tak ogromne środki, bo przecież to trzeba rozbudować, to trzeba będzie przynosić. To będą ogromne miliony, będą, w moim odczuciu to będą dziesiątki milionów, jak nie setki to pójdzie. Tylko te 40 milionów. Ja uważam, że nie tylko, no przecież jak zaadaptują, to trzeba będzie sprzęty. Część sprzętów okaże się, że obecnie, który obecny jest, będzie niepotrzebny, już nie nadający się, więc trzeba będzie zakupić nowy. Same przeprowadzki, same te wszystkie instalacje. To będzie ogromny koszt. W momencie, kiedy mamy takie zapotrzebowanie i jesteśmy między młotem a kowadłem, między Wrocławiem, Katowicami, które się rozwijają, a ja przypomnę, że Gliwice, które są bardzo na styku z Katowicami, jednak potrafiły znaleźć swoje miejsce, więc i Opole zapewne potrafiłoby tylko przy innych włodarzach znaleźć swoje odpowiednie miejsce. I to nie jest argument, że no, są dwa duże miasta, więc nie będziemy się mogli rozwijać. Mamy środki, które moglibyśmy zagospodarować na rozwój miasta, to my je przejemy na zadowolenie urzędników. No ja akurat uważam, że są inne lepsze drogi. Z tym ratuszem, czy to jest taka brzydka? To znaczy, o czym podyskutować? Marszałek Sebestan też chciał budować siedzibę Urzędu Marszałkowskiego i temat umarł. No ja wiem, no i w Możnej były jakieś plany, ja wiem. Natomiast jeżeli założylibyśmy sprzedaż ECO, no to jest to jak najbardziej realne, bo środki ze sprzedaży zapewne można byłoby skonsumować w ten sposób, tak? Bo to jest na tej zasadzie, że nie będziemy potrafili ściągać inwestorów, więc gdzieś te pieniądze trzeba ulokować. No oczywiście zrobimy sobie kampanię wyborczą za te pieniądze, wszystkim zrealizujemy boiska i wszystko to, co ładnie chcemy, natomiast zabierzemy to dzieciom, które w przyszłości no, nie będą miały możliwości tutaj rozwoju w Opolu. I ludziom, którzy się tutaj kształcą, nie mają miejsc pracy i uciekają w Wrocław, Katowice, no bo tak to wygląda. My przyjmujemy tutaj studentów, wydajemy pieniądze na kształcenie ich, po czym oni wyjeżdżają do innych miast. No to chyba nie w ten sposób powinno się odbywać. Segreguje pan śmieci? Ja segreguję śmieci. Ja już od dawna segregowałem śmieci, pomimo, że strasznie irytował mnie fakt, że ja segreguję, wywieszam w osobnych reklamówkach, przyjeżdża sobie firma, nie będę reklamował, i wrzuca do jednego kubła i na tej zasadzie polegała segregacja. Czasami jeździłem i butelki plastikowe i szklane czy tam woziłem do odpowiednich kubów. A jak pana zdaniem funkcjonuje nowa ustawa śmieciowa? To już półtora miesiąca można
dokonywać. Tak, ja bym podzielił to jakby na dwa segmenty, czyli sama ustawa śmieciowa, jaki był jej sensem, czy tym powodem wprowadzenia, oficjalnym powodem wprowadzenia było to, aby zlikwidować nielegalne wysypiska, tak? No bo jeżeli gmina się musi zająć śmieciami, no to obojętnie gdzie my odstawimy te śmieci, gmina musi je zabrać, więc nie ma potrzeby, u mieszkańców nie będzie potrzeby wysypywania ich gdzieś tam na nielegalnych wysypiskach, tylko postawią koło kubów. No i druga sprawa, segregowanie odpadów. Tak, no, my musimy spełnić pewne normy unijne, segregowanie odpadów, no to będziemy zachęcać tą ustawą, będziemy zachęcać ludzi do segregowania. Tak, po części. Natomiast okazało się, że Platforma Obywatelska z PSL-em uchwaliły bubel prawny. Zresztą to nie są moje słowa, tylko to są słowa prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, który jest członkiem Platformy Obywatelskiej, który na komisjach powiedział, że to jest, wprost powiedział, to jest bubel prawny, no i też argumentował, jaki to jest, jak wielki to jest bubel prawny. Natomiast musieliśmy go implementować, znaczy wprowadzić w życie. No, członkowie Platformy Obywatelskiej nie byli w stanie z wszystkich miast się zebrać i powiedzieć, nie, to jest źle i nie róbcie tego, tylko wzięli pokornie, schylili głowy i wprowadzili bubel prawny. I teraz jest druga sprawa. I jak to wprowadzili? No, w mieście Opolu sukcesem... Brakuje kubów w wielu miejscach, bo trzeba było podzielić. Sukcesem jest to, że zmieścili się w czasie. To jest sukcesem, nie we wszystkich miastach się to udało. Natomiast minusami jest, bo ja bym zaczął wcześniej już, same złożenie deklaracji. Proszę sobie przypomnieć, jak to wyglądało. No, ogromne kolejki, ta deklaracja składała się z 4 czy 6 stron. Jakby to przecież nie można było na jednej stronie. Podstawowe informacje, no po co wiedzieć rozmiar buta czy różne inne rzeczy na deklaracji śmieciowej. Ale prawie że takie musieliśmy tam informacje podawać. Tak? I ludzie się śmieją, że... Zresztą to zostało zaskarżone, nie wiadomo jak z tymi informacjami... danymi publicznymi zostanie dalej. Dobrze, to, że nie ma kubów, że są przepełnione? Nie ma kubów, są poprzepełniane, nikt nie odbiera. Moim zdaniem wynika to z jakby dwóch faktów. No niestety z powodu złego wprowadzenia. Moim zdaniem były złe umowy podpisane między ratuszem a firmami, które mają odbierać te śmieci. Uważam, że tak jak zawsze to ratusz robi, ja to zawsze wykazuję, oni podpisują umowy, gdzie te kary dla tych firm są na tyle niskie albo na tyle nieskuteczne, że firmy czasami wolą po prostu zapłacić tą karę, bo jest to mniejszy koszt niż wywiązywanie się ze swoich obowiązków. No i przy takim założeniu, a tak niejednokrotnie ratusz robi, ja to niejednokrotnie pokazywałem, no to jest wina ratusza. Ale sama ustawa już zakłada też pewien problem, dlatego że w tym momencie ratusz jest troszeczkę pod ścianą. Po pierwsze zrobili źle, złą umowę podpisali, a jak już tą złą umowę podpisali, no to teraz nie mają za bardzo wyjścia, bo musieliby rozpisać nowy przetarg, no, nowego poszukać przedsiębiorcę. Nie mogą wziąć pierwszego, lepszego, małego. Znaczy trzeba wyciągać wnioski i rozliczać tych, którzy to robili. Kiedyś wykorzystywać swoje nazwisko w staraniu się o przyspieszenie, że taką kolejkę na przykład do rehabilitacji. Nie, tam zawsze tylko do pana redaktora dzwoniłem, że to jego rodzina, nie, żartuję oczywiście. Panie redaktorze, nie, ja akurat jak zobaczyłem ten materiał w 24 Opole, tak, to było świetne, po prostu to było świetne. Ja zawsze ceniłem takie akcje podejmowane przez dziennikarzy, dlatego że ja uważam, że to uzdrawia troszeczkę taki chory system. A to jest, tak powiem, jednostkowy przypadek? Czy... Moim zdaniem nie. Moim zdaniem, może nie regułą, ale myślę, że jest to nagminne, że osoby publiczne wysoko postawione no, wykorzystują swoją funkcję. Ja uważam, że to jest coś wręcz niedopuszczalnego, bo wszyscy jesteśmy równi, a to, że ktoś pełni służbę, bo tak ja rozumiem profesję polityka, to spełnienie służby, no, to wykorzystywanie swojej jakby przewagi nad obywatelami, no to jest po prostu niedopuszczalne. I takie akcje właśnie przeciwdziałają. Polityka w tym konkretnym przypadku nie ma, jest taka uległość szpitala. No ale proszę sobie, panie redaktorze, ale z drugiej strony to jest wytworzenie pewnego klimatu, tak? No, sobie musimy zdawać sprawę z tego, że ten szpital ma dyrektora. Dyrektor jest jednak w jakimś stopniu zależny politycznie, no i każdy sobie zdaje z tego sprawę. A w normalnie funkcjonujących demokracjach, już z długimi tradycjami, zresztą my też mamy długie tradycje, ale no, tutaj było trochę przestojów, to takie sytuacje raczej są niedopuszczalne. Jakby taka prowokacja wyszła na jaw, no to nawet i dyrektor mógłby stracić stanowisko, no, a u nas jakoś nie widzę takiego postępowania. Dyrektor to był na myślę, że to nie jest wytłumaczeniem, ale rozumiem, że
no, u nas niestety tych standardów trzeba gonić do tych standardów, bo ja uważam, że jak najbardziej powinny być wyciągnięte konsekwencje, bo jakby tak zostało to rozstrzygnięte, czyli dyrektor by stracił stanowisko, no to myślę, że już każda następna osoba by się zastanowiła, czy warto jednak tak robić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Michał Nowak, Radny Solidarnej Polski. Bardzo serdecznie dziękuję. Rozmowę prowadził Maciej Kmeciak.